Cześć, siemaneczko, z tej strony gospodarz, mały gospodarz, tak jest, widzimy się na, w sumie to miał być już trzeci vlog, ale nie chcąc usunąć pierwszy vlog informacyjny, za to serdecznie przepraszam i dzisiaj vlog to pierwszy, dostaniecie, tak więc zaczynam, może odnośnie kanału, kanał będzie, no, może nie od tego chciałem zacząć. Może zacznę, gdzie ja się znajduję. Znajdujemy się na polach. Za mną widzicie pole, gdzie było siane. Może znacie z wiosny w Legierach. Jest to jęczmień jary. Tak, teraz zobaczycie z drugiej kamery, jak wygląda. Dzisiaj będzie vlog pierwszy. Informacje o obejściu po polach. Jutro będzie z Flamingo 17, rozsiewanie nawozów pod nutę. Nie, w środę będzie, przepraszam, w środę. Dobra, dojechaliśmy do następnego pola. Jak widzicie, bardzo zajebiste, już szpery będzie miało kłosy. Antoni widzi raz. Ktoś sobie jeździ krafem. Sąsiad sobie jeździ krafem. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja widziałem. Także dobra, no co. Jedziemy na ostatnie pola w tym vlogu. Tak więc dobra. Widzimy się już na polach ostatnich. Także dobra, witam was na kolejnych polach. To jest pole PRH Wieszczyce, czyli wyjaśnię już wam ten skrót. Jest to skrót od przedsiębiorstwo rolniczo-handlowe. Niektórzy mówią rolno-handlowe. Nie mówię rolniczo. Też jest dobrze. Jest to obciążyto, całe 10 hektarów. Są do tamtych krzaków, tak jest, las. To pole możecie też kojarzyć w zeszłym roku na żniwach. Podpowiem wam szczegół, gdzie było, gdzie był BS Bizon, co on tak jechał, tak, a ja go nagrywałem. Tu macie. Nie wiem, czy to można nazwać zbożem. Tak jak na... Ja nie wiem, co tu jest. Gorzej wyginięte coś... O, jak widzicie. Zwiędło. To drugie pole jest trochę lepsze, ale... Też, o, tak. Tak. Mało baterii mam. Idziemy teraz w stronę mojego pola. Tak. Ma swoje pole wydzierżawione. Kawałek czy przejdziemy. Kami baterii, że tak powiem, nagrywam. Także widzimy się w kolejnym vlogu. Jutro będzie z Flamingo. W piątek z siewu kukurydzy w PGR-ach vlog. Także na razie, cześć i do następnego.